ta po, po czasie rozpoczęcia naszego spotkania. Więc myślę, że, że zaczniemy pozwalając jeszcze z kim dołączyć. Chciałbym w imieniu oddziału Krakowskiego PMI Poland przywitać państwa na naszym kolejnym seminarium, które jak, tak jak poprzednie spotkanie jest organizowane w formie wirtualnej, nie tracimy nadziei na to, że wrócimy do świata realnego również z naszymi seminariami, natomiast myślę, że ta forma spotkań stanie się również pewną standardową formą przekazywania treści, wymiany doświadczeń w środowisku project managerów, dla którego pracujemy jako stowarzyszenie. Zresztą ta forma ma również swoje zalety, które między innymi polegają na tym, że można łatwo się dołączyć na spotkanie, również niekoniecznie mieszkając w Krakowie. Przekaz, że za chwilę głos i, i, i wideo Ewie Szczepankiewicz, która w naszym oddziale odpowiada za wydarzenia. Ewa zrobi krótkie wprowadzenie organizacyjne, również zaprezentuje naszego dzisiejszego prelegenta, pana Marka Kowalczyka. Znając pana Marka, spodziewam się, że spotkanie będzie, będzie dynamiczne, ciekawe, interaktywne. Także zachęcam państwa również do, do aktywnego udziału w nim w postaci udziału w dyskusji, w, w ankietach i w innych niespodziankach, które przygotowaliśmy dla państwa. Także jeszcze raz serdecznie witam Państwa, dziękuję za, za dołączenie do naszego spotkania i przekazuję głos Ewie. Dziękuję Ryszardzie, również witam wszystkich. Dzisiaj, tak jak Ryszard wspomniał, mamy przyjemność gościć Pana Marka Kowalczyka partnera zarządzającego Mandarin Project Partners, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami, często ratując je, kiedy już są opóźnione lub kiedy zarząd stracił nad nimi kontrolę. Pan Marek specjalizuje się w metodzie łańcucha krytycznego, złej wielozadaniowości i teorii Goldrata. Stąd będziemy się dzisiaj skupiać głównie na metodach kontroli realizacji projektu i tak jak nasz temat głosił, m.in. procencie zaawansowania, end-value czy critical chain. Zanim zaczniemy prelekcję, chciałabym uzgodnić kilka zasad, a w zasadzie je przypomnieć Państwu, ponieważ zakładam, że większość dostała nasz, nasz mail. Dzisiaj będziemy się kierować kilkoma dosłownie punktami. Po pierwsze, oczekujemy ponad 100 uczestników. Dlatego, w celu zapewnienia najlepszej możliwej jakości transmisji, wideo i audio wszystkich uczestników oprócz prowadzących są automatycznie wyłączone. I prosilibyśmy, żeby tak pozostało, chyba że ktoś chciałby zadać pytanie na głos. Z dołączających z wideo, będziemy z tego wideo po cichu wyłączać. Pytania będzie można zadawać poprzez czat w trakcie trwania spotkania cały czas oraz poprzez wspomniane audio. Żeby to zrobić, wystarczy zgłosić się przy pomocy ikony podniesionej ręki, którą Państwo możecie zobaczyć w Zoomie. Wybierając na dole czat z prawej strony pojawi się lista uczestników i tam powinna być ta rączka. Teraz tak, zabierając głos w trakcie spotkania w miarę możliwości prosimy o używanie słuchawek. Wtedy powinna, powinna być utrzymana jakość przekazu dźwięku. Zoom też pozwala na więcej wizualnych reakcji, dlatego jeżeli Państwo chcieliby wyrazić jakąś swoją opinię, dawajcie nam znać ikonami. Też są widoczne w liście, w liście uczestników. Tak jak wspominaliśmy w mailach, webinarium będzie nagrywane. Dlatego jeśli ktoś chciałby pozostać anonimowy, proszę pozostać aktywnym tylko na czacie. Jeżeli posiadają Państwo certyfikat PMI i chcielibyście Państwo mieć zarejestrowane przez nas PDU punkty, a nie, pod, nie podaliście Państwo pełnego imienia i nazwiska, jeszcze możecie to skorygować teraz, teraz na Zoomie. Już kończymy z tymi, z tymi wszystkimi regułami. Jeszcze dodatkowa może informacja. W trakcie trwania, yy, trwania spotkania będzie uruchomionych kilka ankiet więc prosimy o aktywne uczestnictwo. Wspomogą one pana Marka w dalszym prowadzeniu prelekcji. I teraz tak, dosłownie kilka słów o strukturze spotkania. Całe spotkanie jest przewidziane od godziny 18 do 20 i odbędzie się w, głów, w dwóch głównych częściach. Pierwsze 30 minut prezentacji, a następnie krótka przerwa, 5-10 minutowa na pytania i odpowiedzi. Później druga część prezentacji, na końcu też QA session, nasza ankieta, drobna niespodzianka i zapowiedź kolejnego, kolejnego wydarzenia i prelegenta. Mam nadzieję, że będzie to interesujące spotkanie. Zapraszam. Panie Marku, oddaję głos. Dzień dobry Państwu Marek Kowalczyk. Jak to można było powiedzieć? Kiedyś oddaję głos do studia w Warszawie, więc studio w Warszawie głos przyjęło. Czy mogę prosić od państwa jakiś sygnał na czacie, że mnie słyszycie? Tak mam wrażenie, że mówię ok. Pani Anastazja, Pan Ryszard, Pan Daniel, pani Justyna, pani Aurelia. Pani Magda, świetnie, dziękuję Wam. Pani Monika. O, Pan Prezes, Pan Gabriel. Powitajmy Pana Prezesa, dzień dobry. Pan Mirosław, świetnie, świetnie mamy. Mamy całkiem tutaj żywo idący czat. Ja częścią jednego oka będę monitorował ten czat, więc jeżeli ktoś chciałby coś wrzucić czy, czy, czy spytać, Najszybszą metodą jest napisanie na czacie, tylko ja nie obiecuję, że odpowiem od razu. Tutaj będę w postaci Pani Ewy miał takie wsparcie, która będzie zwracała moją uwagę na rzeczy, które, na które ja powinienem zwrócić uwagę na czacie, a mi umknęły. Natomiast najlepszym sposobem chyba na zadanie pytań będzie zaczekanie do przerwy na Q&A, więc pierwszy Q&A mamy o godzinie 18.50, dobrze mówię? A potem drugi Q&A mamy na koniec. Proszę Państwa, żebyście pozostali do końca, dlatego że Pani Ewa tak nieśmiało powiedziała, że będzie drobna niespodzianka. Tak, będzie niespodzianka, a co? Także zachęcam do jej, do zostania do końca. Dobrze, to teraz jest chwila prawdy. Włączam screen sharing. I powinno być widać w tej chwili mój ekran, ale tak się dziwnie złożyło, że chyba mi zniknął czat, więc y, zaraz zobaczymy, co można z tym zrobić. No to fajnie. To ekran widzę, czatu nie widzę, także. O, cool. Także, panie Ewo, y, ciężar tutaj y, y, wołania do mnie. Y, w formie ustnej zostaje na Pani. Także proszę, proszę mnie po prostu wywoływać, jeżeli coś na czacie będzie wymagało mojej uwagi. Więc proszę Państwa, temat wziął się ze spotkania mojego z Panem Prezesem Ryszardem na zaproszenie PMI Ogólnopolskiego Serdecznie dziękuję obecnemu tu panu prezesowi na Międzynarodowym Kongresie PMI pod koniec zeszłego roku. Miałem przyjemność wygłosić takie razem z moim uczniem i klientem takie wystąpienie. Co to jest łańcuch krytyczny i dlaczego powinno mnie to obchodzić? No i wystąpienie było tak trochę kontrowersyjne, ale było wiele osób i no jakoś tak się przyjęło. I między innymi jedną z rzeczy, która tam padła, tak dosłownie jednym zdaniem, to była metoda earned value, czyli metoda wartości wypracowanej. Ja coś powiedziałem na ten temat i bardzo wiele osób na to żywo zareagowało potem w kuluarach. No więc kiedy bardzo się ucieszyłem, kiedy od pana Ryszarda dostałem zaproszenie, żeby przeprowadzić to spotkanie, no i temat jakby nasunął się sam. Jak sprawdzić, czy projekt się opóźnia? Trzy metody procent zaawansowania prac, metoda wartości wypracowanej i łańcuch krytyczny. Ale skoro mamy mówić o opóźnieniach w projekcie, to pierwsza ankieta będzie dotyczyła tego, czy państwo w ogóle zauważacie, czy w ogóle jest problem opóźnień. Ja czasami pytam w firmie u kolegi, no bo nie u nas. W firmie u kolegi albo w firmie u koleżanki, czy, czy taki problem jest? I zapraszam do, yy, do yy, głosowania. Ok, ja już widzę pierwsze wyniki. Ok, ta, ta, to jest bardzo, bardzo takie satysfakcjonujące, jak się te, te yy, ścigają, te słupki. Ok. 65% osób już zagłosowało. 67. Proszę śmiało, nie bać się. Potem dostaniecie Państwo informację zwrotną z całości. Pani Ewo, jak długo ankietujemy? Mamy 70% i minutę? Myślę, że przy 70% Może będziemy możemy odliczać. już wyciągnąć jakieś wnioski. Myślę, że w tym momencie już. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Czyli, proszę Państwa Państwo jako obecna tutaj niereprezentatywna grupa populacji odpowiedzieliście w 68% za często, rzadko, 32% około 1 trzecie i wcale nie było takiej odpowiedzi. I to jest coś bardzo ciekawego, dlatego że chciałbym, żebyśmy porównali ten wynik. Z wynikami ogólnopolskiego badania projekty na czas. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani otrzymaniem całego raportu z tego badania, to myślę, że jakoś nie wiem, pani Ewo, jak to czy na czacie, czy do mnie, czy, czy do Państwa, to jest dostępne w formie PDF, to mhm. kto będzie chciał, to, to, to dostanie. Można powiedzieć, że. Państwo, albo u Państwa firmach jest gorzej, albo Państwo jesteście bardziej świadomi. Więc yy, Pani Ewo, czy, czy na czacie są jakieś komentarze dotyczące tego tematu? Nie, nie ma żadnych komentarzy. Czy mamy nieśmiałych uczestników? No właśnie, jak A, Państwo już, reagujecie... Już się po, pojawiły pierwsze. Ja? Jak yy, Państwo pani... reagujecie na to, że, że jest taka rozbieżność? Pani Joanna odpowiedziała, że, że są bardziej świadomi. Pani Anna skomentowała, że z jakiegoś powodu wybrała Pani ten A. webinar. Więc. A, rozumiem. Do wyjaśnienia myślę. I Pan Daniel też potwierdził, że tak, że jest to kwestia świadomości. Tak, jak to się mówi, zdrowi do lekarza nie przychodzą. Także także coś w tym jest dobrze. Okej, okay, dobrze. To ja proszę państwa, nie wiem czy wyłączyło się, chyba się powinno wyłączyć już widok tej ankiety. Ja sobie rezultaty zapisałem, tak że będziemy mogli to porównać. Być może jeżeli stowarzyszenie byłoby chętne przeprowadzić czy pomóc w przeprowadzeniu drugiej edycji tego badania, to to ja się stawiam do dyspozycji, więc żeby zobaczyć, jak to się zmienia. Okej, okay, dobra. Teraz pytanie jest takie: pytanie jest, ma charakter otwarty nie będzie ankiety, ale będzie pytanie: Czy możecie napisać w czacie, i znowu poproszę panią Ewę o wsparcie mnie, według waszej obserwacji, w jaki sposób zwykle ludzi oceniamy, czy są oceniani w projekcie, ale w aspekcie czasu? Czyli nie w aspekcie tego, że są mili dla kolegów, czy tam słuchają klienta wewnętrznego, tylko w aspekcie wyrabiania się w terminie. Jak i, y, y, jaką metodą, co, co jest taką podstawą do tej oceny? Jaki miernik, taki mniej lub bardziej formalny, jest najczęściej stosowany? O, pojawił mi się czat. O, udało mi się. A okej, okay, dobrze. Obserwacja realizacji zadania. Termin. Komitowanie dat. O, fajne. Ja bym nawet powiedział Panie Marcinie. Komitowanie deadlineów. Komitowanie. Nie. Deliberowanie zakomitowanych deadline'ów. Co pan na to? Okej. Okay. <ścoughs> Haha. Fokusowanie się na targecie. Okej, okay, dobrze. Tak. Jak... Subiektywna obserwacja realizacji. Mhm. No to ciekawe. Spodziewałem się, spodziewałem się. Story points. Okej, okay, to no to w IT. Tak, tylko że Story Points one muszą być do czegoś odniesione zawsze. Okej, okay, no dobrze. Z moich obserwacji, jak ja się najczęściej spotykam. Tym, co jest podstawą oceniania ludzi, jest tak zwane wyrabianie się. Czyli są zadania. Zadania, taski mają swoje deadline'y, mówiąc po warszawsku i kto się nie wyrabia na te terminy, dostaje nagane, dostaje, nie wiem, tam klapsa czy po łapach linijką, a kto się wyrabia w harmonogramie, no to tak długo mu się dokłada, a się przestaje wyrabiać. Nie wiem, czy to jest też Wasza obserwacja w firmie u kolegi, ale ale taką mam. Okej. Okay. No dobrze. To teraz kolejna sprawa to jest skoro już jesteśmy w klimacie zbierania informacji, to pytanie, kolejna, i teraz proszę o kolejną ankietkę: czy i jak często w Twojej firmie albo firmie u kolegi pojawia się trudność z uzyskaniem realnej, rzetelnej informacji o tym, gdzie są projekty, na jakim etapie? Też się podzielę z Wami potem wynikami badania ogólnopolskiego. Ok, 50-50. Okay, mamy powoli lider, wysuwa się na prowadzenie. Tak. wyścig pokoju kiedyś był, to jest fascynujące. Mhm. Tutaj chciałem podkreślić hasło słowo rzetelnych informacji o realnym stanie. Nie mówimy tutaj o opowieściach z mchu i paproci, tylko o, o konkretnych wiarygodnych wynikach. Dobrze. 65% dobijmy do 70. Kto się jeszcze wstydził? Jeszcze. 65% no jeszcze z kilka osób poproszę. O, 68, no to jeszcze dwie, trzy osoby i będziemy mieli 70% Kraków. Warszawa na was liczy. No, chyba nie dobijemy. Dostaliśmy no dobrze, też informację, to, że, że nie widać w takim razie głosowanie. Mhm. Okej, okay, więc y, mamy tak 60. 50% często, 40% rzadko. Znowu, co ciekawe, e, o, ale nie widzę ankiety. O, jak to się stało? A możemy puścić ją jeszcze raz? Czy już M czy możemy nie ma puścić takiej jeszcze możliwości, raz, żeby te osoby, które wydaje. chciały zagłosować, żeby się jeszcze dołączyły, czy już za późno? Tylko puszczenie jeszcze raz oznacza od Relounge, samego początku. Ale wyzerowanie, a, o. Było to niedobrze. No dobrze, czyli. O, teraz idzie dużo szybciej. Ja bym prosiła Przepraszam o informację za, też za na to, czacie. Za... Czy wszystko widać tym razem. Ja widzę 60%. bardzo sprawnie. 61% dobijmy do 70, niech to będzie nasz standard 68. O, nadal nie widać. 68, 30. Okej. Okay. Coś, coś musi być niechalo. U mnie też nie widać. Także wydaje się, że część osób ma kłopot jakiś z, z ankietkami. Wyniki są trochę w osobnym oknie. A, okej. Okay. Powinny być w osobnym oknie, jakbyście Państwo mogli sprawdzić. Aha, dziękujemy pani Katarzyno. Pani Katarzyna podpowiada, że na telefonie ym, trzeba konkretnie otworzyć. Nie jestem w stanie podpowiedzieć, jak ym, w tym momencie. No dobrze, panie, Ewo, mamy, mamy 70%, o których walczyliśmy. Mhm. Jest 55% osób często, y, 45% osób rzadko. Okej, okay, dobra, dziękuję. Yy, więc ja sobie zapamiętuję wyniki. Yy, no i zobaczmy, co jest dalej. Jak tutaj średnia ogólnopolska wygląda? No, znowu yy, tutaj, tutaj już podobniej. Tutaj już podobniej nie ma takiego słowa podobnie. Bardziej podobnie. Bardziej podobnie. Czyli yy, jak Państwo myślicie, to, że. Yy, no, różnica jest taka, że tutaj 13% mówi, że nie ma wcale takich informacji. Jak Państwo myślicie, jako osoby odpowiedzialne za projekty czy prowadzące, to jest dobry stan czy zły stan? Jeżeli 13% ludzi wie, tak na pewno wie, co się u nich dzieje, to jest wystarczająco dużo, czy, czy jakoś za mało? Jak, jak myślicie? Fatalnie. No, a gdyby tak było, na przykład, że 13% sklepów wie, co się dzieje z utargiem. <laughs> tak. No to dlaczego tego nie pilnujemy? Dlaczego ludzie pilnują kasy, a, a czasu nie pilnują? Ciekawe, nie? Właśnie. Niezbyt to zachęcające. No właśnie. I teraz pytanie: jak można sprawdzać, czy projekt się opóźnia? Jakie są metody? Um, może ze dwie czy trzy osoby, gdyby podpowiedziały jak, jak myślicie, czy jakie metody znacie? Niekoniecznie te procenty, o których mówiliśmy, ale takie, że tak powiem z, z własnego doświadczenia. Jakie metody śledzenia postępów daily, Gant, earned value, OK. Tak, Przez daily rozumiem stand-up meeting prawdopodobnie i jakieś omawianie. Pro, progresu, że się tak wyrażę. Progres na stand-upie. Okej. Okay. A co takiego, Pani Joanno, jest omawiane i Panie Marcinie? Co takiego jest na tym daily czy weekly omawiane? Tak po prostu opisowo, tak? Burn down chart, tak. Znowu specyfika bardzo często projektów IT. Postęp zadań. Okej, okay, dobrze. Yy, niedotrzymywanie terminów. No właśnie, tak. Yy. Okej. Okay. No dobrze, to słuchajcie. To yy, na razie ostatnia ankietka. Potem jeszcze mam taką jedną bonusową w, w zapasie. A mianowicie ankietka, pytanie brzmi: jaki jest najczęściej stosowany konkretny sposób uzyskiwania informacji? o stanie zaawansowania prac w Twoim projekcie i tutaj wygenerowałem kilka rzeczy. Jednej rzeczy nie, nie wygenerowałem, nie wygenerowałem yy, burn-down chart. Tego nie wygenerowałem. Ale to możemy podpiąć pod zestawienie w Excelu może. Także proszę o, yy, o głosy Wasze. Mhm. 17% osób zagłosowało, zachęcam do oddawania głosów kolejnej osoby. To jest bardzo ciekawa rzecz. Aha. Ciekawe, panie Ewo, tak mniej więcej ile procent osób jest certyfikowanych tutaj wśród Dobra, tutaj obecnych na naszym spotkaniu dzisiejszym? Odpowiem za chwilkę. Mm. Pirazy drzwi. Już, ok, moment, w takim razie. O, widzę, że łańcuch krytyczny się pojawił też. Hmm, to ciekawe. Jakiś czas temu słyszałem od pewnej osoby znanej w środowisku zarządzania projektami, o, Panie Marku, to w Polsce się nie sprawdzi, to Panie, nie, to. 20 lat jeszcze, więc te osoby, które głosowały na łańcuch krytyczny, proszę sobie przyznać nagrodę. Wiadło spisie. Dokładka ziemniaków. Pan Daniel się śmieje. No, panie. Tak, tak, dokładnie. Pa, o, panie, to. Może to w Ameryce, ale u nas to nie. No okej, okay. nie, to nie. Dobrze. No jeszcze dobimy, mamy 62%, to jeszcze kilka osób i, i zamkniemy. A ja w międzyczasie podpowiem, że mamy przynajmniej 27 osób, które podało numer PMP. Być może mamy więcej certyfikowanych, a wszystkich zarejestrowanych mieliśmy 126. Czyli mamy około 20% osób z certyfikatami na 100%. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobrze. To co, 64% ankietka stoi w miejscu, nie wiem, to policzymy do 5, 66. Dojdźmy do 70 wspólnym wysiłkiem. Czuję się jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jakbym coś licytował. 66 po raz pierwszy. 66 po raz drugi. No, będziemy mieli nieporównywalne wyniki. No i już jest 68. Kto da więcej? 68 po raz pierwszy. No, dobrze. Trudno. Nie osiągnęliśmy naszego standardu. Wygrała metoda zbierania informacji ustnych w czasie rozmów spotkań, czyli no, można powiedzieć taka. No. Pogawędka jakaś, można powiedzieć, projektowa. Pytanie tylko takie, co ciekawe też jest, odpowiedź intuicyjna, ad hoc ocena sytuacji w projekcie. Dwie osoby zgłosiły metodę earned value. No to, to ciekawe, to zobaczymy. No dobrze. A sprawdźmy teraz, jak. Na czym polegają te, bo tak, metoda intuicyjna ad hoc, no to wiemy, no to jest intuicyjnie ad hoc. Rozmowy, zbieranie informacji ustne, jakieś spotkanie, ok. Raporty opisowe coś tam piszemy, idzie dobrze, ciężko pracujemy. Zestawienia w Excelu to, to różne. Skupmy się na tych trzech najmniej popularnych metodach. Na procentach zaawansowania, na metodzie wartości wypracowanej na łańcuchu kryptycznym, bo każda z tych metod jest, można powiedzieć, pewnym krokiem naprzód. Jest pewnym większym stopniem zaawansowania. W szczególności pytałem o certyfikację, dlatego, że metoda wartości wypracowanej jest bardzo eksponowana w, w PMBOK-u. Nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, jest osobny standard. Na metodę wartości wypracowanej. Nie wiem, czy, czy tutaj na czacie, czy się przyznacie, że wiedzieliście o tym, czy, czy raczej to umknęło w procesie certyfikacji i korzystania z wiedzy. Może podpowiem firmie u kolegi. Nie wiem, czy można anonimowo pisać, ale chyba nie. A Okej, okay, dobrze. No tak, wiedza jest praktyka jest, jest rzadka. Okej, okay. no dobrze. To w takim razie plan na teraz jest taki, a mianowicie do przerwy chciałbym przejść z Państwem pierwsze dwa punkty, czyli procent zaawansowania i metodę wartości wypracowanej, a na drugą część zostawić sobie łańcuch krytyczny, czyli takie, no taki ten tego jednorożca białego czy tam Jeti, o którym wszyscy mówią, ale nikt go tak do końca nie widział, i kto wie, czy w Polsce on jest. Więc taki mamy plan. Procent zaawansowania, więc. Miało być warsztatowo, więc będzie warsztatowo. Odpowiedzi proszę na czacie. Pan Marcin pyta, czy nagranie będzie. To tutaj pani Ewa chyba już odpowie. Wydaje mi się, że tak. Taki był plan. Tak, to znaczy nagrywamy, ale podzielimy się na pewno prezentacją, którą dostaniemy od Pana Marka tak jest. w ciągu kilku dni. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy, czy też nagraniem. Na 100% będzie prezentacja. Zawsze można byłoby z nagrania zrobić artykuł do strefy PMI po prostu, także to. No dobrze, ale skupmy się skupmy się, skupmy się na tym, na, na warsztacie. Pytanie numer jeden. To jest sieć projektu. Niektórzy to nazywają pert Oczywiście, PERT to jest coś zupełnie innego, ale nazwa jest, się przyjęła. Mamy zadania A, B, C, D, E, F, G, H. Co to są za zadania nieważne? I mamy oszacowane, tudzież zakomitowane czasy realizacji dla każdego z tych zadań. Większość ma 10 dni, jedno zadanie ma 30 dni. I teraz pytanie numer jeden. Planowany czas realizacji projektu, to. I tu wpisujemy odpowiedzi. I to nie jest egzamin. Certyfikatów odbierać nie będziemy, prawda? 40 dni, pisze pani Barbara. Czy ktoś ma inne zdanie? 50. Kto da więcej? Dobrze, 50. Ok, dobrze. Ktoś prywatnie nawet do mnie pisze, pan Grzegorz. Nie wiem, czy to tak intencjonalnie, czy tylko się wcisnęło. Dobrze. Ok, pytanie numer dwa. A ile jest roboczo dni w projekcie, czyli dni roboczych? 100. A widzicie, ładnie się, ładnie się, ładnie to wyłapaliście. Nie, widać, że grupa jest dobrze przeszkolona i wycertyfikowana, bo. Takie dzicy uczestnicy z ulicy wzięci mają z tymi py, prostymi pytaniami ol, olbrzymie problemy. Słowo ścieżka krytyczna. Ścieżka krytyczna tutaj je, to jest co? Jakie zadania leżą na ścieżce krytycznej? Przepraszam, że zadaję takie proste pytania, ale okej, okay. ABCDE, dokładnie. E, tak jest, tak jest, tak jest. Super. No dobra. To teraz, proszę Państwa, zamieniłem sieć projektu. Na taki wykres Ganta. Starałem się go narysować tak, jak mogłem. Nie wyszło może zbyt ładnie, ale jest powiedzmy wystarczająco dobrze. Czy to, więc w wykresie Ganta długości tych pasków odpowiadają czasom trwania? Czy to jest ok? Czy ktoś ma jakieś pytanie, czy trzeba wytłumaczyć? Tak może kontrolnie spytam. Postarałem się tutaj narysować te strzałki, tylko ta czerwona kreska część strzałek zasłoniła. Jest ok, czy to trzeba wytłumaczyć, ten wykres? Jest ok, tak. Dobrze. No to teraz, proszę Państwa, pytanie następujące. Na dzień 30, i tutaj jest ta strzałka, taka czerwona krecha. Na dzień 30, planowo, ile powinno być zrealizowanych roboczo dni? 80, no to policzmy. 30. 40, 50, 60, 70, 80. Dokładnie, bo musimy zsumować, które zadania. A, B, C to oczywiste i potem jeszcze tą ścieżkę dopływającą, czyli, czyli dokładnie, czyli FGH. Dobrze, a teraz proszę Państwa pytanie kontrolne w zamian za Lizaka. Ten projekt jest zaharmonogramowany ALAP czy ASAP? Asap. Okay. OK, jest za harmonogramem Asap. Dlaczego? Bo zadania F i G, gdzie teoretycznie można jeszcze umieścić, bez naruszania ścieżki krytycznej projektu. Można je troszeczkę przesunąć jeszcze, jak to się mówi, ładnie. Yy, tak, można je przesunąć jeszcze w prawo. Czyli wtedy byłoby Alap. Dokładnie. Tuż przed 30 dniem, czyli zacząć z dnia 20. Oczywiście. Natychmiast powstaje pytanie, które lepiej, które gorzej, ale to jest temat na, na zupełnie inne spotkanie. Asap czy Alap? O. Jeżeli kogoś to będzie interesowało. Dobra. A teraz proszę Państwa, czyli tak, roboczo dni jest 80, a powinno być wykonane 30. Dobrze. A w tym przypadku, czyli całość projektu to jest 80, plan jest 30, a ile roboczo dni zostało wykonane? Jaki to procent planu i to wynik zły czy dobry? Więc macie tutaj procenty zaawansowania realizacji poszczególnych zadań. A tutaj widzę w tym, w H jakoś umknęło. W H jest 0%. 0% jest w H. To po prostu mi u, u, uciekło w trakcie, w trakcie tworzenia schematu. 25% zostało wykonane. Słaby wynik. Mhm. Okej. Okay. A proszę Państwa, a jak można byłoby poprawić ten wynik? Jak można byłoby poprawić ten wynik? Czy znacie taką metodę? Bo są różne metody oceny tych procentów. To Kerczner omawia w swojej, w swojej Biblii. Pierwsza metoda to jest taka metoda pod tytułem za zaczęcie to jest 100%, zacząłeś. To nie bardzo. Druga metoda to jest proporcjonalnie. Tak, czyli jeżeli nie wiem, kopię rów, to jak mam 100 metrów do wykopania, jak wykopałem 10 metrów, to mam 10%. Ale nie wszystkie zadania są takie wymierne, więc jest taka metoda, która się mówi, która o której jest na dzień dobry jest 50% za rozpoczęcie i za zakończenie jest drugie 50%. To jeżeli by w projekcie była przyjęta i wszystkie te trzy metody są. Przyjęte tylko na, powinno się zaznaczyć z góry, jaka metoda jest do każde, do, do którego zadania. Załóżmy, że, że zadanie H jest wyceniane metodą 50% za rozpoczęcie, 50% za zakończenie. To żeby poprawić ten projekt, co należałoby zrobić. Najprościej. Metoda zadanie C to jest, to jest progresywnie. Wystarczy rozpocząć zadanie H. Mhm. Oczywiście. To wtedy o ile nam się poprawi ten status projektu, jak dojdzie nam jeszcze 15 dni. Czyli pozorować robotę. Nie, nie, nie. Poprawiać wskaźnik, przepraszam. Takie są zasady, panie Marku, tak? W tym w planie zarządzania projektem zostało przyjęte i zapisane na WBS. -ie. O. Widzicie jak łatwo jest przyspieszyć projekt? Okej, okay, tu mamy chyba niezgodność rachunkowe. Ok. No dobrze. To uzgodnijcie Państwo, bo ja akurat nie wiem. Miałem zaćmienie umysłowe i nie policzyłem, więc nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź. No dobrze. To teraz zobaczmy drugie. Drugie. Ok. 20 plus 15 przez 80. U. Czyli o, 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 35,8, czyli prawie 50%. Nie, nie przez 100, bo ile jest dni, nie, 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 nie. nie. Ile jest dni, nie w całości projektu roboczo dni, tylko planowo wykonanych na dzień kontroli. O, o to chodzi, dlatego nie 100, tak? Okay. 100 to będzie na końcu. Dobrze. Czyli wynik, jak zaczęliśmy, zadanie H. Projekt na gwałtownie wyskoczył do przodu. Super. Prawda? Premia goni premię. A teraz, proszę Państwa, policzmy ten, ten wynik. On jest lepszy czy gorszy? Ile tutaj jest w tym scenariuszu, w drugim przypadku? mamy procent mamy dziesięć dwadzieścia pięć bo mamy. Bo nie, nie. O bo zadanie, d jest wyprzedza. Tak? To pan Grzegorz zginął. Kogo się musi pojawić. Ile to jest tych 35,8? A zrywa głos. 35,8 to jest 43%. Tak samo. Dobrze. A teraz, proszę Państwa, w obu przypadkach mamy taki sam współczynnik. Czyli można powiedzieć, że oba te projekty są jednakowo zaawansowane. Tak czy nie? Ten, w który ten projekt i ten projekt. Czy to są przypadki równoważne? Pan Daniel napisał, że zrywa głos. Z punktu widzenia metody, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Liczby mówią, że teoretycznie tak. Pan Tomasz się uśmiecha. A, ale Pani Joanno, ale. No, jakby współczynnik jest taki sam, tak? Ja to mówię troszeczkę z uśmiechem. Jaka jest myśl, za pań, stoi za tym, co Pani mówi, Pani Joanno? Co to znaczy wcześniejszych, w jakim sensie, w którym. Coś, coś czat mamy dzisiaj taki mniej dynamiczny. Okej. Okay. Ścieżka krytyczna jest tutaj kluczem. Zgadza się? Okej. Okay. Tak jest. Zadania, które są na ścieżce krytycznej. Czyli proszę państwa, czyli widzicie, jeżeli projekt jest zagrożony, to... I jesteśmy zablokowani na przykład na zadaniu którymś ze ścieżki krytycznej, na przykład jesteśmy zablokowani na zadaniu A albo B, w jaki sposób możemy w bardzo prosto nadgonić pracę, czy nadgonić współczynnik? Jaki jest najprostszy sposób, zwłaszcza jeżeli są przyjęte metody 50 za rozpoczęcie, 50 za zakończenie. Pozaczynać wszystkie zadania, dokładnie. Dokładnie. A powiedzcie mi, pozorować. Nie, no, to nie jest robota pozorowana na współczynnik rośnie, proszę Państwa. Tak? Okej. Okay. Okej. Okay. A powiedzcie mi tych ścieżek bocznych, czyli tych niekrytycznych, jest więcej czy mniej niż ścieżek kry... niż ścieżki krytycznej. A pan Marek się uśmiecha. Zadań niekrytycznych jest więcej czy mniej typowo w danym momencie? W projekcie? Tyle samo? Zadań krytycznych jest mniej, czy niekrytycznych jest mniej? Na dany moment. Niekrytycznych jest więcej, oczywiście. Nie, w danym momencie nie jest tyle samo, panie Michale. Nie to musielibyśmy przeanalizować jakąś przykładową sieć projektu. Temat na, na rozbor. Tak, krytycznych jest zwykle dużo mniej. Czyli widzicie, jak jesteście zablokowani na ścieżce krytycznej, no to trzeba zrobić wynik, trzeba pozaczynać wszystko, co się da, po czym przekazać nowemu kierownikowi projektu, mówiąc, słuchaj, dostajesz projekt w świetnym, w świetnym kształcie, tylko tego nie zepsuj, no i oczywiście on on zostaje z taką niespodzianką. No dobrze. I to był, proszę, wyczyszczony, tak jest. No i proszę Państwa, to była metoda procentów zaawansowania. Czy, czy widzieliście taką metodę w jakimś narzędziu software'owym? Terminów realizacji nie biorę pod uwagę? W jakim sensie? Nie no, stosuję metodę procent zaawansowania, ta metoda tak działa. Że na dany dzień kontroli, Panie Ryszardzie, yy, biorę ile procent zadań yy, powinno było być zrealizowanych, MS Project, ile zostało zrealizowanych. I to zrealizowanie lub niezrealizowanie właśnie jest yy, tymczasem. Więc ja nie mówię, czy, czy tak powinno się robić, czy tak nie powinno się robić. Yy, ja tylko mówię, no tak, ale. Ale tu na razie nie ma, Panie Ryszardzie, opóźnienia, bo nie ma zakończenia. Więc jest metoda taka oceny i pewnie każdy z Was widział: typu projekcie zaawansowany w 78%, a powinien być zaawansowany w 94%, więc jest opóźnienie. Widzieliście, słyszeliście kiedyś takie, taką rozmowę? Na przykład na podstawie MS z projekta. No właśnie, więc, więc tutaj Panie Ryszardzie pojawia się, tu się pojawia to opóźnienie terminów, pojawia się w tym procencie niższym niż zakładany. A właśnie, a gdybyśmy podzielili teraz procent, procent wykonanego do procent zaplanowanego, tak jak tutaj, no to macie to 40%, czyli to 40% jest miarą czy tam 30, tam 7 coś, jest właśnie miarą opóźnienia. Na tym polega ta metoda. Dobra. Teraz metoda wartości wypracowanej w 5 minut. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że podstawą wy... ważenia tych zadań nie jest czas, ale jest wartość. Przez wartość rozumie się zabudżetowany koszt. Czyli nie tyle, czyli jeżeli mam zadanie A za 1000 zł, a wydałem na niego 2000 zł, to do oceny zaawansowania postępów prac jest przyjęty 1000 zł. Czyli to, co było planowane pierwotnie. Rozumiemy się? Ok. No to jak jest planowany budżet tego projektu? Tak, tak. Już za chwilkę przerwa. Jak jest planowany budżet tego projektu? Szybciutko. Osoby uzdolnione matematycznie. Dokładnie z 10 tysięcy tysięcy, czyli 100 milionów, tak? Dobrze. I teraz tak. Na dzień 30 pytanie prawie takie samo. Jaka powinna być wartość wykonanych prac? Tylko zwróćcie uwagę, jedyne co nas różni, że nie sumujemy dni, tylko w, w, w metodzie wartości wypracowanej sumujemy te pierwotne budżety. Jaka powinna być wartość na dzień 30? Policzmy. Czyli 8,600, 8 tak? Ktoś sprawdził, pana Sławka? Bo tutaj pan Grzegorz ma inne zdanie. 8,600. 9,986. OK. No dobrze, a teraz uwaga. A ile zostało wykonane? Ile zostało wykonane? Ile procent zostało dostarczone? I znowu mnożymy wartości przez procenty. A jaki to jest procent planu został dostarczony? Jaki procent planu został dostarczony? Czyli projekt w ilu procentach jest za, zaawansowany? Kto szybciutko podzieli? Widzicie, projekt jest już prawie skończony. Zgadza się? Zgadza się, projekt jest prawie skończony, tak? Tak. Nie, Pani Anno, no ale mamy 99,9. To jak nie? To on w zasadzie już, już można schodzić z placu budowy, on już jest w zasadzie skończony. Pani Anna się nie zgadza, no dobra. Prawie robi. Niby tak, ale nie. No właśnie, dobrze. Proszę Państwa, ostatnie ćwiczenie, ostatnie do policzenia, i potem zrobimy sobie, po przerwie zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego kawałka, i potem przejdziemy do metody łańcucha krytycznego. Zaokrąglenie do całości. Tak jest, czyli 100%. Tak się mówi, że zostało. Projekt budowy kina został zrealizowany w 100%. Jedyne, czego nie, do, nie dostarczono, to jest żarówka do projektora, ale w sumie jest kino gotowe. Dobra. Pytanie tutaj: wartość powinna być, była być taka sama, a ile zostało wykonane? Spróbujmy policzyć te. Jaka tu jest wykonana wartość? 13 w odniesieniu do tych tam, iluś tam z tych tysięcy, mm -hmm. to jest ile procent? Mm -hmm. no, zdania ekspertów są podzielone tutaj widzę. No właśnie 0,00. Czyli proszę Państwa w tej sytuacji czy premia kierownika projektu, jak myślicie, jest zagrożona? Jeżeli ma 0,1% projektu ukończone. Pan Grzegorz, to zależy. Ok. Od czego? Nie, no, ma premię za. Nie, nie, moment. Ma premię za, za wskaźnik. Nie, nie, nie. No, premia jest za wskaźnik. Jest system pomiarowy. Obiektywny, obiektywny, są wykrecy. O, pani Aga, tak życiowo podchodzi. A, premii nie będzie. No dobrze, to znowu pytanie ostatnie i potem przerwa. To jak kierownik projektu w radykalnie szybkim czasie może poprawić swoje wyniki? Wyniki, przez wyniki czytaj yy, procenty, no bo jest rozliczany za. Punkt G musi znaleźć w projekcie dokładnie. No, tak jest. No tak. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, a teraz ostatnie pytanie i przerwa. Te wszystkie rozważania, czy one arytmetycznie mają sens, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim? Czy arytmetycznie one mają sens? A logicznie, jak tak sobie patrzycie na te sieci projektu i tak intuicyjnie, logicznie nie. Ok. Więc proszę Państwa, zapraszam na przerwę i po przerwie skomentujemy sobie to, i przejdziemy, pokażę Wam troszeczkę inne podejście. Nie wspomniane w piwim boku tegorocznym, ale to po przerwie. Oddaję głos do studia w Krakowie. Przerwa jest aktywna, więc zachęcamy do zadawania pytań. Będzie trwała no już teraz 7 minut. Postaram się, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos poprzez mikrofon, postaram się tutaj zaktywować na, na liście uczestników. Także zapraszamy do pytanie do pana Marka. Minut siedem. Czyli przerwa nie polega na tym, że ja gdzieś sobie idę, tylko wy sobie możecie iść, a ja zostaję. Więc takie QA, pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Zachęcam. To jest też ten moment, kiedy się można odmutować poprzez podniesienie łapki tam w, gdzieś tam trzeba nacisnąć i pani Ewa wtedy udziela głosu. Nie ma odważnych? Można na przykład zapytać, jakie książki stoją u mnie na półce. O, proszę państwa. O. O, proszę. Proszę, żeby nie było. Tu widać czy dobrze widać? Widać, widać. Widać, dobrze. O. Żeby ktoś nie powiedział. Mam też o inną książkę. Nie, nie wiem. Też nie wzbudza zainteresowania. Co jeszcze mogę pokazać? O. Nie. No, powiem tak, zaprezentowałem całe spektrum. E, e, poleceń, jakieś nowości, ale w jakiej dziedzinie. E, w jakiej dziedzinie? Mało czytany. Jest tu, tu jest wszystko. Tu jest wszystko. E, droższe. Nierealne. Tysiąc razy droższe trwa podobnie, co inne. Rzeczywiście, przykład jest y, troszkę dydaktyczny, ale y, nie chciałbym, żebyśmy odnieśli wrażenie, że, że, że to, o czym my mówimy, jest zależne tylko i wyłącznie od skrajności przykładu. Dlatego, że y, metodę, znacie takie powiedzenie, y, a zarządzanie projektami, tak, zaraz, zaraz powiem. Znacie takie powiedzenie, które się mówi, reguła potwierdza wyjątek. Nie, odwrotnie, wyjątek potwierdza regułę. Tylko to, to, to zdanie, ono jest, to jest zdanie nieprawdziwe, to znaczy ono jest źle przetłumaczone z łaciny, bo prawidłowe tłumaczenie, yy, yy, zaraz odpowiem o Panie Marku, o to jest bardzo dobre pytanie, o projekty innowacyjne. Więc raczej po łacinie to brzmi wyjątek sprawdza regułę, czyli testuje, czyli właśnie testując jakąś metodę, dajemy przypadki brzegowe i sprawdzamy, czy metoda daje wyniki, no bo metoda powinna dawać wyniki w jakimś tam zakresie ustalonej jej zastosowań. Na przykład metoda łańcucha krytycznego ma, swój, ma swoje pudełko, w którym ona jest, i w zakresie tego pudełka ona daje wyniki, nawet w ekstremalnych przypadkach. No więc pytanie, czy, 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 to, że w tak, czy to, że w tak ekstremalnym przypadku wychodzą jakieś dziwne rzeczy, co by było, gdyby na przykład podzielić to przez 100 zadanie G. Co by się stało, gdyby podzielić przez to, no w ogóle ta sieć projektu jest taka prosta, to jest przykład dydaktyczny. Dobra, a propos książek do zarządzania projektami. Pani, pani Joanna z Krakowa, przypuszczam, że z Krakowa, pyta. Książki do zarządzania projektami, czy jakieś polecam? Z Rzeszowa, o, proszę bardzo, z Rzeszowa. Warszawa, Żolibosz pozdrawia Rzeszów. Czy pani czytała powieść biznesową Łańcuch Krytyczny Goldrata? Przepraszam, ale będę monotematyczny. Nie, to zachęcam. O, pan Daniel Rzeszów. Byłem kiedyś w Rzeszowie, piękne miasto, bardzo fajni ludzie, rozsądni. Jeżeli się mylę, pani Joanno, panie Danielu, proszę mi skorygować. Okej, okay, leży na półce. E, panie Marcinie, e, ha, 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 ha. Pani, o, za właśnie. Dobrze. Teraz tak, pan Marek zapytał. E, pan Marek z Krakowa, powiem, może akurat jest z Krakowa. E, czy met? Ta wartość wyprowadzonej sprawdza się w projektach innowacyjnych, gdzie trudno oszacować koszt pracochłonność pojedynczych zadań. Z Krakowa, o panie Marku. Świetnie. Moja odpowiedź będzie szokująca. Moja odpowiedź będzie niepoprawna politycznie i bulwersująca oraz całkowicie dla was nie do przyjęcia. Czy chcecie ją usłyszeć? Obrazo Panie Ryszardzie. Kurczę, szkoda, że nie możemy mieć takiego, takiego, jak to się mówi, panelu dyskusyjnego. W tym szaleństwie jest metoda. Kielce, Kielce, pozdrawiają. A ja pochodzę ze Świdwina. Może ktoś jest ze Świdwina też. Metoda earned Value moim zdaniem. Przepraszam, ale nie nadaje się do żadnych projektów. W aspekcie śledzenia czasu. Ponieważ w metodzie wartości wypracowanej mamy dwa główne wskaźniki. Jeden wskaźnik, ten, którym ja tutaj wokół którego krążę, nazywa się SPI Stanisław Piotr Irena, czyli Schedule, wybiła godzina 19, czyli Schedule Performance Index, czy Państwo certyfikowani znają i, i tak dalej? SPI, Scheduled Performance Index? Gdzieś tam się obiło? O, tak, by, ha, odpowiedź wymieniająca. Było na egzaminie, dobre. Tak, tak. I moje twierdzenie będzie takie, że wskaźnik SPI jest wskaźnikiem. Antyproduktywnym. To znaczy, moja teza jest taka, że próba mierzenia postępów pracy, mimo że to jest metoda powszechnie przyjęta w, w Stanach, w zbrojeniówce, zwłaszcza, znajo, ta jest, zwłaszcza w zbrojeniówce, to chciałbym wyrazić twierdzenie, przepraszam Państwa, ale zapomniałem telefon wyłączyć, także jeżeli mogę prosić na sekundkę, to, to wyłączę, bo mi tu brzęczy. Przepraszam, już naprawiłem swój błąd. Więc metoda wartości wypracowanej w aspekcie wskaźnika SPI, Schedule Performance Index, za chwilę przypomnimy na czym to polega, prowadzi projekt w Maliny. Dlaczego? I metoda procenta, procentu, procenta zaawansowania podobnie. Zauważyliście, że to są metody podobne, tylko w metodzie wartości wypracowanej to, co robimy, to ważymy. Ważymy, dziękuję Panie Ewo, to ja już, ja już mówię. W metodzie omawiamy te wyniki. Zauważyliście, metoda procentów postępu jest tak naprawdę, waży zadania czasem ich trwania, a metoda wartości wypracowanej waży zadania budżetem. Zauważyliście to? Mhm. No właśnie. Czy to są metody pokrewne? Na przykład, w MS Projekcie, jak nie wprowadzicie budżetu, też można zaznaczać procenty, i to będą procenty się naliczały w odniesieniu do tego planowanego czasu trwania. Więc obie te metody cierpią na tę samą przypadłość, a mianowicie można bardzo łatwo poprawić wskaźnik, opóźniając projekt. Czy zauważyliście to w tych przykładach, że mogę podgonić wskaźnik, mimo że robię coś, kreatywne podejście, no ale, ale taka jest metoda i takie są zasady i e, za, dokładnie wiem, że zaczynając albo rozgrzebując i przy pierwszych kłopotach porzucając zadanie i, i robiąc następne, ile się da. Oczywiście, to są zachowania totalnie przeciwproduktywne. Natomiast zwróćcie uwagę, że w tym trybie postępowania, jeżeli byśmy się go trzymali, metoda nie powinna przysłaniać celu. Zgadzam się całkowicie. Tylko pytanie jest takie: jeżeli mam kompas, który raz mnie kieruje na północ, raz na południe, zaliczać 100% po zakończeniu, tak pan myśli, panie Marku? Że to wystarczy, żeby naprawić wadę, która tutaj występuje, to wtedy do czego, będzie, do czego będzie premiowany, bodźcowany kierownik projektu? Dalej do zaczynania. Tylko nie z myślą zaczynania i porzucenia, tylko z myślą do zaczynania ASAP, rzeczy, które ASAP nie muszą być zaczęte. Zgadza się? Czyli mając do wyboru skończenie czegoś, co jest trudne, a szybkie przelecenie, przepalenie budżetu na czymś, co jest łatwe, ale w ogóle nie musi być teraz robione, ale jest dużo, jest kosztowne, to będzie premiowane zaczynanie tych zadań, czyli szybsze wydawanie pieniędzy, których w ogóle nie, nie musimy w tej chwili wydawać. Czy to jest zgodne z ideą projektu? Efektywnego zarządzania projektami. Chyba nie do końca. Ale wskaźnik rośnie. No to gdzie jest problem? Gdzie jest problem? Jeżeli, jeżeli mamy kierownika projektu, który właśnie tak by się zachowywał zgodnie z tą metodą, jednocześnie doprowadzając do tych wszystkich patologii w projekcie. I gdybyśmy tego kierownika projektu, że tak się wyrażę, do, no tak, ale no załóżmy, że ten prezes powie: Sprawdzam, ale w regulaminie, w, w charterze projektu jest napisana taka metoda, i prezes wyrzuca pracownika z pracy, pracownik idzie do sądu pracy, i ten project manager wygrywa czy przegrywa w sądzie? Jak myślicie? Zgodnie pracował z regułami czy wbrew regułom? Oczywiście, że wygra. Czyli, czyli pytanie, proszę Państwa, jest: jaka, jakie jest zastosowanie metody, która ma wbudowane w sobie patologie. No tak, ale Schedule Performance Index dokładnie jest metodą śledzenia terminowości, przyjętą i usankcjonowaną. No więc terminy śledzimy, mierząc Schedule Performance Index. No właśnie o to chodzi. Każdy model matematyczny, który podaje jedną wartość na złożenie, zawsze będzie zakłamywał. Okej, okay. czyli innymi słowy wniosek Pana Grzegorza jest taki, nie ma wiarygodnej metody śledzenia postępów pracy w projekcie. Czy dobrze zrozumiałem, Panie Grzegorzu? Nie jest możliwe. Nie, nie jest możliwe stworzenie st skutecznej metody śledzenia postępów pracy w projekcie. Skutecznie oczywiście ze względu na to, żeby co robić. Przybliżenia, oczywiście, to prawda. Terminy to także daty w kalendarzu. Ok. Dobrze, to teraz przejdźmy do, do definicji, które Państwo doskonale znacie, ale część z Was może potrzebować przypomnienia. Plant value, czyli PV. Oczywiście jest bardzo długa definicja i skomplikowana, ale ja na potrzeby takie nasze Przetłumaczę to jako zabudżetowany koszt zaharmonogramowanych prac. Brzmi to dziwnie, ale chodzi o to, że to, to, co liczyliśmy, że do tej czerwonej kreski w planie jest taka, a nie inna kwota na budżet, no i do tego dnia powinno to być zrealizowane. Ok? Czy, czy koncepcja Planned Value jest ok? Inaczej się to nazywa. BCWS, czyli Budgeted Cost of Work Scheduled, czyli Planned Value, Planowana Wartość. OK? Tak, panie Ryszardzie, tak, te terminy, ja wiem, do czego pan zmierza. Ja wiem, do czego pan zmierza. Tak? Planned Value koncepcja jest OK? Tak, nie, nie wiem. OK, dobrze. Teraz tak. Earned Value, czyli wartość wypracowana, to jest coś bardzo podobnego, ale to jest zabudżetowany koszt wykonanych prac. Czyli innymi słowy, nieważne, ile za to zapłaciłem. Tak jak liczyliśmy, ale wykonałem pracę warte 100 zł. Zapłaciłem za nie 200, 300 czy 50, nie ma znaczenia, ale one są zabudżetowane na 100 zł. I teraz Schedule Performance Index, to jak podzielę, to za ile zrobiłem przez to za ile miałem to, jakiej wartości miałem to wykonać, no to dostanę ten wskaźnik. To teraz pytanie. Pożądana wartość tego wskaźnika jest większa czy mniejsza niż 1? Powyżej jeden, Dokładnie. Ok. No i oczywiście tutaj sobie możecie to zobaczyć na wykresie. Takie coś się śledzić, można śledzić, prawda? Okej. Okay. Pytanie teraz o wnioski. W sumie te wnioski to już troszeczkę powiedzieliśmy, ale wydaje się, że, że wnioski mogą być kilka wniosków. Pierwszy wniosek, który ja wyłapuję z naszej korespondencji, to jest taki, że, że Państwo zauważacie, że coś jest nie tak, że jest jakaś rozbieżność pomiędzy arytmetyką a logiką. I to jest wniosek pierwszy. Drugi wniosek jest taki, właśnie, że Wasz zdrowy rozsądek, tutaj szczególnie Pan Ryszard, mocno walczy o te terminy. A, a ja, tak specjalnie oczywiście, udaję, że te terminy mi nie interesują. Więc można powiedzieć tak, że metoda, w którą jest, Rozliczany projekt, czy to procenty, czy wartości wypracowanej, pozostawia wiele do życzenia. Ale teraz pozostaje pytanie: czy to oznacza, że te metody są naprawialne? Czy to oznacza, że te metody pokazują dziwne wyniki tylko dlatego, że ja dałem jakąś tam kosmiczną liczbę? Ale w takich życiowych przypadkach to one dobrze działają, więc to jest manipulacja totalna z mojej strony. Czy może te metody w ogóle nie działają i nie ma żadnej innej metody, bo to zawsze będzie źle? Więc może lepiej już stosować jakąś metodę niż żadną. Na przykład intuicyjną. Jak państwo myślicie, jaki z tych wniosków do jakiego się najbardziej przychylacie? Albo może każdy ma jakieś, może macie jeszcze jakieś inne. Jest. <laughs> o, panie Ryszardzie. O, jest pan dobrym dydaktykiem, to prawda. Coś dzisiaj nasi, nasi uczestnicy nie śmiali. Po pół pdu trzeba odebrać każdemu, kto, kto się nie zgłaszał, a e, okej, okay, raczej działa w pewnym przybliżeniu. Okej. Okay. Tylko, że to przybliżenie czasem jest w dokładnie odwrotnym kierunku, zgadza się Panie Michale? Tylko pytanie, kiedy wiedzieć, kiedy jest przybliżenie, bo to jest tak jak z tym zegarem, nie? Który, yy, który dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę. Tylko na czym polega problem, że my nie wiemy, kiedy on pokazuje dobrą godzinę. Zgadza się? No właśnie. Więc tak. Czy zgodzicie się Państwo z takim zdaniem? Powiedz mi, jak mnie mierzysz, jak będziesz mnie mierzyć, a ja ci powiem, jak się będę zachowywał. Czyli powiedzcie mi, że jeżeli ludzie są w nieformalny i formalny sposób nagradzani za wzrastanie. Pewnego wskaźnika, a karani w sposób formalny i nieformalny za spadek pewnego wskaźnika, to czy ludzie będą mieli tendencję do zachowywania się tak, żeby zminimalizować ból i zmaksymalizować tą przyjemność? Pomijam przyk przykłady masochistyczne, w tym przypadku ból jest przyjemnością. Innymi słowy, czy ludzie. Czy ludzie mają tendencję do robienia tego, za co im się płaci, i do nierobienia tego, za co się na nich krzyczy? Co do ogólnej zasady. Okay. Czyli jeżeli w danym środowisku panuje kultura oceny postępów projektu poprzez procenty, tudzież przez wartość wypracowaną, czy istnieje tendencja do tych zachowań? Tendencja do tych zachowań, ona może być mitygowana tam przez prezesa czy coś ale tendencja do zachowań, które określacie jako patologiczne, określiliście. Okej, okay, no dobrze. To teraz jak Wy byście się czuli, jak zachowujecie się zgodnie z tymi wskaźnikami, a ktoś Was ochrzania, że jednak źle robicie? Jak byście się czuli w takiej sytuacji, że tu macie ten wskaźnik, ale ten przysłowiowy prezes mówi, no nie, ale tu wskaźnik wskaźnikiem, ale, ale, tu, ale tu mi nie o to chodzi, no ale pokazujecie. No, no, ale tu mam procenty, wykresy, przecież tu mamy. Nie tam schowaj te procenty, projekt stoi. Jak, się, jak byście się czuli w takiej sytuacji? Pracuję w spółce skarbu państwa. Ja to nazywam taką sytuację rozbieżnością celu deklarowanego i celu rozliczanego. Czyli mówimy jedno, tak, tak zwanym zdrowym rozsądkiem, tu intuicją mówimy jedno, ale tak naprawdę liczby stosujemy, które są nieadekwatne do tego zdrowego rozsądku. Jeszcze tłumacząc ludziom, że innych nie ma, więc ponieważ nie mamy innych liczb, nie mamy liczb logicznych, wobec tego będziemy stosowali nielogiczne i my się z tego będziemy rozliczali, ale tak naprawdę nie ma znaczenia to, jakie. Liczby uzyskasz, bo i tak kryterium jest zupełnie coś innego, ale te liczby musisz realizować. Ktoś w firmie u kolegi widział taką sytuację? No właśnie. Wiecie, najgorsze jest to, że niektórzy myślą, że tak już musi być na zawsze. Bo ludzie się przyzwyczajają do długotrwałych, poważnych problemów, żeby po prostu nie zwariować. Dobra. Czy zgodzicie się z drugim zdaniem? Dobry miernik powinien skłaniać części do robienia tego, co dobre dla organizacji, czy dla całości. Czyli dobry miernik, abstrahując, czy on istnieje, czy nie, powinien robić tak, że każdy, kto jest tym miernikiem objęty, grabi na cel ogólny. Okej. Okay. Pytanie, czy taki miernik istnieje dla projektów. Dobra. Teraz cytat z Deminga. Kierownik musi wyeliminować strach, żeby system był skuteczny. Co się dzieje, jak ludzie się boją i są za coś rozliczani? Za jakieś liczby albo wskaźniki. Co oni, co oni będą? Kłamią. No, dokładnie. No, kłamią, ściemniają, koloro, koloryzują nie mówią całej prawdy. Czy zdarzyło się Wam kiedyś taka sytuacja, gdzie ktoś Wam mówi, że zadanie skończył, bo był rozliczany z terminu i on niby formalnie to zadanie skończył i przepchnął je dalej, ale tak je skończył, że ono czkawką wróciło 10 razy u kolejnych ludzi. No właśnie. To jest skutek strachu. Więc pytanie... Jest proste. Czy można stworzyć taki miernik, który skłania poszczególne wszystkich w projekcie, od góry do dołu, do robienia tego, co jest dobre dla projektu, a jednocześnie nie wywołuje strachu? Jak myślicie, to jest możliwe, czy nie? Jakoś odpowiedzi nie ma. Więc nie wiem, czy, nie, czy myślicie, że nie ma, czy nie myślicie, czy myślicie, ale nie piszecie. Okej, okay, okazywanie szacunku. zaufania. No tak, ale to zaufanie musi być oparte na czymś. Na sam, samym zaufaniem nie da się zarządzać projektem, w którym dwa tysiące osób pracuje. Zgodzi się ze mną pani Anno? Pani? To był największy projekt, w którym ja brałem udział. 2000 ludzi w Polsce, za granicą, na terenie kraju. Szacunkiem i zaufaniem, da się zrobić taki projekt? Okej, okay. tu się zgadzam, na początek. Okej, okay. bardzo dobrze. Dobra. No więc, proszę Państwa, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że oczywiście musi się na końcu pojawić albo zławiel, albo łańcuch krytyczny. Zławiel, znacie? Nie wiem, może, może ktoś zna. Nie, nie znacie Zławiel. O, temat na osobne spotkanie. Proszę poguglać Zławiel. E, więc albo Zławiel, albo łańcuch krytyczny. Nie ma innej opcji. No więc, co to jest łańcuch krytyczny? Ku mojemu e, głębokiemu rozczarowaniu i zdziwieniu, do edycji szóstej. Miejsce łańcucha krytycznego rosło, w Pijem boku. Rosło. Było coraz więcej na ten temat, muszę powiedzieć niestety, że jako osoba, która się tym od kilkunastu lat zajmuje w zasadzie codziennie, że to nie było dobrze. Zławiel to zławilo zadaniowość bardzo dobrze. Tak jest, Panie Ewo. Że ta charakterystyka łańcucha krytycznego. O, proszę dziękuję yy, za, za link do prezentacji, że yy, metoda łańcucha krytycznego nie była adekwatnie scharakteryzowana w, w poprzedniej edycji PMBOK-a, a w tej nie ma jej w ogóle. Totalnie jakby zniknęła, więc nie wiem, nie wiem co to znaczy. Chyba będziemy musieli tutaj poprawić w Polsce ten, yy, tą, tę omyłkę. Czyli to jest metodyka realizacyjna. Co to znaczy metodyka może nie działa. Ciekawe, to, to temat na osobną, To jest temat na osobną rozmowę albo na Q&A. Metodyka realizacyjna to nie jest standard. Czyli pytanie, nie mogę robić projektu pmi bo nie mogę robić projektu łańcuchem krytycznym, bo mamy PMI albo Prince'a to jest w ogóle to jest nieprzycią. Metodyka realizacyjna to jest odpowiedź na pytanie skąd każdy firmie w poniedziałek o godzinie 8:42 wie, którym zadaniem ma się teraz zająć. To jest metodyka realizacyjna. Czyli tylko i wyłącznie ona ma prowadzić do takiego pytania w środowisku wieloprojektowym. To z czym łańcuch krytyczny się kojarzy? To się kojarzy z jednym projektem, ale nie ma teraz miejsca na wyjaśnianie tej różnicy. Celem łańcucha krytycznego jest doprowadzenie prawie każdego środowiska wieloprojektowego do totalnie niespotykanej terminowości, powyżej 95%, bez kompromisów, jeżeli chodzi o budżet, jakość, tudzież wymęczenie ludzi. Brzmi to nie, niemożliwie, ale niemożliwe jest możliwe. Teraz tak. Proszę Państwa, jeżeli naszym sposobem rozliczania czy ustalania terminów jest, jest coś takiego, mówimy: Ile czasu potrzebujesz to zrobić? Ktoś mówi: No, mówię: No, dobra, tam dwa tygodnie. Co takiego można się spodziewać w odpowiedzi na hasło potrzebuje dwa tygodnie? Co tak, długo masz tydzień? Dokładnie. Teraz tak, ta osoba, która mówi dwa tygodnie, ona wie, że co się stanie, jak ona ten termin przekroczy. Że co dostanie? Że bęski będą, dokładnie. Więc w interesie tej osoby leży odciąganie i ściemnianie. Zgadza się? Nawet jeżeli to są dwa dni roboty, to będzie walczyć o to, że to są dwa tygodnie roboty. A powiedzcie mi, jeżeli ta osoba wynegocjowała sobie półtora tygodnia, a skończyła w półtora dnia, to. Kiedy ona, ta osoba odda tę pracę? Prawdopodobnie. Od razu odda, półtora dnia, skończyła i oddaje? Po półtora tygodnia. A wiecie co ja myślę? Że w ostatnim momencie po to, żeby co udowodnić i przed czym się ochronić. Mhm. Prawo Parkinson. Że była zapracowana, bo, bo co następnym razem będzie? Jako mówiła, dwa tygodnie dostaje półtora. No dokładnie, żeby nie skrócili. Proszę Państwa, znacie syndrom studenta. Oprócz tego wywalczyłem sobie yy, dwa tygodnie, półtora tygodnia czasu, roboty jest na półtora dnia. Kiedy zaczynam? Tak, jest, wzajemne zaufanie i tak dalej. Zaczynam. Alab. Widzieliście coś takiego? W firmie u kolegi. I teraz pytanie, dlaczego ci ludzie się tak zachowują? Bo są głupi przed egzaminem, PMP, bo są głupi? Nie, właśnie, bo są rozsądni. Czyli ludzie dostosowują swoje zachowanie do systemu, w którym są. Więc, a czy to jest dobre dla projektu takie zachowanie ludzi? Nie. Czyli, zobaczcie, procenty nie są dobre. Earned value nie jest dobre. Deadline'y też nie są dobre. No bo to wszystkie te trzy sposoby prowadzą do patologii. Nie spełniają warunku dokładnie, zmarnowanie nie spełniają warunku, że skłaniają części do robienia tego, co jest dobre dla całości, a jeszcze tam wprowadzają strach i w ogóle klops, nie? No dobrze. Na czym polega metoda łańcucha krytycznego w 5 minut? Normalnie. Tak jak widzieliście, są zadania i są deadline'y, tak? Jest deadline projektu, teraz tu mi okienko zasłania. O, dobrze, przewiesiłem okienko, ale czatu już nie mogę przewiesić, nie wiem, jak to zrobić. Tu jest deadline projektu, czyli po polsku trupolina. Teraz, żeby osiągnąć deadline projektu, wyznaczane są deadline'y poszczególnych tasków, że się tak wyrażę. Zgadza się? To już mówiliśmy. No, i ludzie sobie metodą prawa studenta sobie przed terminem realizują. Nie oddają wcześniej, no bo za to jest kara de facto. Za oddanie wcześniej jest kara. Super. No to teraz, co mówi łańcuch krytyczny? Łańcuch krytyczny mówi tak, ludzie, opamiętajcie się. To jest w ogóle bez sensu. Założenie, na którym pracujecie logiczne, jest błędne. Pracujecie na bazie błędnego paradygmatu. Na czym polega błąd paradygmatu w procentach i w metodzie wartości wypracowanej? Na czym polega błędne założenie w tej metodzie? Więc ta metoda jest z natury zła, bo ona się opiera na fałszywych przesłankach. Więc ona czasami może dawać dobre wyniki, ale to przez przypadek nasze znaczy prawidłowe. Na czym polega założenie tych procentów? Kurczę, mi ten czat zasłoniło i co teraz ja mam zrobić? To wielkie barnowanie. Na czym polega, yy, dlaczego metodę, te procenty i tak itd.? Dlaczego to się kłóci z naszą logiką? Bo macie olbrzymią intuicję, że tam jest coś niehalo, halo, ale czy, czy potraficie to nazwać? Nie chcę Was pozbawić przyjemności wpadnięcia na to samemu. Ale czas mnie goni. Nikt? Czy zauważyliście, że w tej metodzie, w procentach i w tych, nie ma różnicy pomiędzy zadaniami na łańcuchu krytycznym? Wróć. Na ścieżce krytycznej i na łańcuchu krytycznym? Wróć. I na ścieżce niekrytycznej? Zauważyliście? Że robienie. Za, z, dlatego ta metoda z natury daje błędne wyniki, że postęp na ścieżce krytycznej jest tożsamy z postępem na ścieżce niekrytycznej, a to jest bzdura. Zgadza się? To jest po prostu nieprawda, tak nie jest. I to jest fałszywe założenie. Dlatego te metody one niekiedy mogą pokazywać w, te sensowne wyniki, ale co do zasady to jest, to jest błędne. Dobra. A w metodzie, czyli to nie ma prawa dobrze działać. To nie ma prawa działać. A w metodzie deadline'ów, jakie jest założenie, które też jest błędne, żeby skończyć projekt na czas, każde zadanie musi być, kto dokończy na czacie? Skończone na czas. Dokładnie. No nie, nie w 100% wykonane. Skończone na czas. Czy to z pozoru brzmi rozsądnie? Ale to jest nieprawda. Żeby wygrać wyścig, muszę cały czas biec jako pierwszy. Tak czy nie? Nie. Tak? No, ciekawe. Czyli w metodzie łańcucha krytycznego jako pierwszy wystarczy, że przebiegnę linię mety. Czyli w metodzie łańcucha krytycznego robimy rzeczy, które postaram się wytłumaczyć w bardzo krótkim czasie, a mianowicie. Rezygnujemy z terminów realizacji zadań. Nie ma czegoś takiego jak deadline na zadanie. Nie ma czegoś takiego jak zobowiązanie człowieka do wykonania zadania w pewnym terminie. I następuje na potrzeby śledzenia postępów prac w projekcie, jest dokonane wirtualne wyliczenie czegoś, co się nazywa bufor. I w sesji QA będę mógł odpowiedzieć na odwieczne pytanie. Po pierwsze, jak nie ma deadlineów, to jak pilnować ludzi, a drugie odwieczne pytanie, to a jak ja pokażę bufor szefom, to czy mi oni go nie obetną. Pytanie drugie: drugie A, a jeżeli pokażę bufor pracownikom, to oni nie będą pracować. Okay. To ja wiem, że takie pytanie będziecie mieli. Więc śledzenie postępów odbywa się następująco. Mam bufor projektu podzielony na trzy części. I bardzo często, codziennie, de facto zadaję pytanie, ile czasu potrzeba Ci, żeby skończyć to zadanie, na którym aktualnie pracujesz. I to nie jest zobowiązanie, tylko oszacowanie. Na czym polega różnica między zobowiązaniem a oszacowaniem? Oszacowanie się może zmieniać bezkarnie. Czyli dzisiaj mam jeden dzień szacuję, że się skończy to zadanie, a za trzy dni mówię, że się skończy za dwa tygodnie. Ok? I to, co się dzieje? To widzicie ta pozostająca część projektu, ona się tak jakby wsuwa w ten bufor, tak wirtualnie, albo poza niego wyłazi. I to jest, yy, to jest metoda śledzenia postępów prac w projekcie, która zawsze zawsze daje prawidłowy wynik. Czyli innymi słowy. Ponieważ nie ma presji na rozliczanie ludzi z deadlineów, czyli z terminów, więc nie ma żadnego powodu, żeby ludzie kłamali, bo oni się nie mają czego bać. Oczywiście zawsze jest ten rezydualny lęk o, z tego braku zaufania na początku, ale w samej metodzie nie ma mechanizmu skłaniającego ludzi do tego, żeby kłamali. Bo nic im nie grozi za przekroczenie nieistniejącego deadline'u na wykonanie zadania. Oraz e, okazuje się, że jeżeli będziemy wyznaczali priorytety zadań na podstawie tego, jak bardzo czerwone lub zielone są końce ścieżek, na których się te zadania znajdują, to to jest najlepszy, a tak naprawdę jedyny sensowny sposób ustalania priorytetów w projekcie i dotrzymywanie takich priorytetów. Według takiej listy, od najbardziej czerwonego do naj, najbardziej zielonego, jest jedynym sposobem ustalania, prawidłowego ustalania terminów wróć, priorytetów zadań w projektach. Dodam jeszcze również w środowisku wieloprojektowym i również w Polsce. W Kielcach, w Rzeszowie. W Krakowie i w Warszawie, na Mokotowie też działa. Więc zdaje się, że z, może z minutowym poślizgiem udało mi się pokazać pewne, pewną zajawkę. Z pewnością Państwo będziecie mieli, czy przypuszczam, że będziecie mieli pytania, ale zanim pytania, to jeszcze przyjemności. Tak jest. Więc zanim jeszcze te przyjemności, to mamy dla Państwa ankietę, czyli chcielibyśmy się dowiedzieć, czy, czy Państwu się podobało, czy macie Państwo jakieś ewentualne uwagi zarówno do nas jako organizatora, jak i do Pana Marka. I mamy jeszcze kilka okay. dodatkowych pytań. Przepraszam, bo tu już się na czacie pojawią pytania. Tylko powiem tak. Piszcie pytania, zachowamy je na Q&A, dobrze? Więc możecie teraz pisać pytania, ale ja nie będę na nie odpowiadał. Nie chcę przerywać pani Ewie, mimo że właśnie przerwałem. Więc ja się mutuję. Nawet. Nic się nie dzieje. Na czacie się pojawił już link do ankiety wysłany przez Dorotę. Jakbyście państwo mogli kliknąć tam są dosłownie tam jest dosłownie kilka pytań, do sześciu. Natomiast teraz a propos niespodzianki, to oddaję Panie Marku Panu głos. Proszę Państwa, niespodzianka jest taka, a mianowicie losujemy książkę, jeden a. egzemplarz w twardej oprawie, książki Łańcuch Krytyczny, okay. powieść biznesowa o zarządzaniu projektami. I to jest niespodzianka numer jeden. Żeby tę niespodziankę numer jeden zauczestniczyć w losowaniu, Pani Ewo, czy zechce Pani powiedzieć, co trzeba zrobić? Tak, już mówię, tylko już odpowiadam też na, na okay. poprzednio, ja już momencik, na poprzedni tutaj post. Rzeczywiście nie da się skopiować linka, powinno się go dać wybrać. Natomiast jeżeli się nie da, nie da go wybrać, to ja sobie pozwolę Państwu przesłać go mailem po, po webinarium jeśli jeszcze Państwo będziecie mieć do nas cierpliwość, będziemy prosić o odpowiedź, a na następny raz popracujemy nad tym, żeby się dało go skopiować. Dobrze? Natomiast co do, co do samej niespodzianki, co trzeba zrobić, już podsyłam maila do pana Marka. I panie Marku, na jakie pytanie trzeba odpowiedzieć, żeby się załapać na tą niespodziankę? Żeby załapać się na niespodziankę, trzeba podsumować jednym zdaniem. Taką swoją złotą myśl, taką refleksję, takie coś takiego, co jest dla Was szczególnie ważne, uderzające, warte zapamiętania z tej prezentacji. I ja sobie wybiorę taką, taką złotą myśl, czy taką, uwaga, myśli rymowane liczą się podwójnie. Więc nie jest to wymóg, ale taki. W punkt, takie, takie podsumowanie. Nie, nie losowanie. Nie, nie wolno, bo to podchodzi pod tam gry losowe, pod ustawę jakąś, i potem jeszcze ktoś z Was byłby prawnikiem i, i, by, i by tutaj nas zaskarżył. Marek.kowalczyk, małpa, mandarinę.pl Mandarinę e na końcu. Przez r pisane. I to jest niespodzianka. Książka jest jedna, ale spodziewając się, że zwykle, jak robię takie prezentacje, to. To też QA, ale też jest dużo osób, no nie, nie ma możliwości wypowiedzenia się, niektóre wolą ustnie. Więc ja przygotowałem dla Państwa taki specjalny link w skracaczu takim mndrn.co ukośnik konsultacje. To jest link do mojego kalendarza, gdzie możecie Państwo się umówić na takie bezpłatne zupełnie rozmowę. Nic Was to nie kosztuje, nie ma to, nie ma to żadnego zobowiązania. To jest raczej, a jak zatytułować maila? Może PMI po prostu. PMI, Project Management Institute, PMI. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa będzie jeszcze czuł niedosyt po dzisiejszym QA, to, to zapraszam slajdy Państwo, Pani Ewie udostępnię slajdy w ciągu trzech minut od zakończenia webinara więc potem już będzie tylko kwestia ich dystrybucji. Więc I my sobie y... pozwolimy jeszcze na, na, na wysłanie ich, może jeszcze nie dzisiaj, bo w tym momencie właśnie jeszcze rozgryzamy techniczne opcje dołączenia dla Państwa y, nagrania z tego, y, z tego webinarium. Y, więc mamy nadzieję, że to się uda i wtedy dołączymy je razem z, z prezentacją. Dobrze, czyli, y, czyli niespodzianka ruszyła. Mam nadzieję, że Państwo już wysyłają. Bardzo do Pana Marka. Tak. A jeszcze pytanie, kiedy ogłosimy szczęśliwego zwycięzcę lub zwyciężczynię. Musimy ustalić deadline. Pani Ewo, Pani jest osobą bardzo tutaj no, zorganizowaną. Do kiedy, do kiedy Pani wyznacza deadline? Może żebyście Państwo nie zapomnieli o temacie naszego wydarzenia i co było również pytaniem, ustalmy może deadline do jutra? Do, do końca dnia. Jutro mamy dzień wolny, więc jak będą Państwo mieć trochę czasu, to, to zachęcam do, do dodatkowych odpowiedzi. Kreatywnych odpowiedzi i pan Marek będzie wybierał. Okej, okay. Co rozumiemy przez koniec dnia? Już e, 23:59. 23 tak. Decyduje data nie. stempla pocztowego. Tak jest. Proszę Państwa, jeżeli by się okazało, że jest jakaś trudność w, w wysyłce czy, czy w pobraniu prezentacji, ja umieszczę też link do niej na swoim profilu na LinkedInie. Tutaj można się zeskanować. Zresztą mnie jest łatwo znaleźć, więc mhm. tam też będzie ten, ten link do treści, mhm. znaczy do, do slajdów, bo ja nagrania nie mam, więc nie, nie nagrywam ze swojej strony. Nie, nie. Dobrze. Panie Marku, jakby pan jeszcze raz przypomniał pytanie konkursowe, ja je tutaj zapiszę na czacie. Pytanie konkursowe brzmi: w jednym zdaniu, złotą myśl, taką esencję, kwintesencji coś, co wy uważacie dla siebie za najbardziej warte zapamiętania. Taką mantrę, takie jedno zdanie, które, które jest czasami, jak się skądś wychodzi z długiego wykładu. Bo było takie jedno zdanie, które zmieniło moje życie. I nie mówię, że życie w ogóle, ale może życie, które wywarło jakiś wpływ na moje życie projektowe. Jak jedno ktoś... zdanie, w jednym zdaniu złota myśl z dzisiejszej prezentacji, tak która miała wpływ. Tak jest. Mhm. Może to być zdanie długie. Na przykład uprusta w oryginale w poszukiwaniu straconego czasu najdłuższe zdanie to jest chyba, nie wiem, na, na kilka stron. Więc jeżeli ktoś jest obdarzony takim talentem literackim, gratuluję, ale to troszeczkę tak jak pan Ryszard tutaj podpowiadał, że to już byłoby trochę naciąganie, tak jak z tymi moimi liczbami na, na, na tym moim przykładzie. Za tam 100 milionów zadanie. Dobrze, to w takim razie pozwolę sobie otworzyć QA session. Widzę, że Państwo raczej nie korzystają z rączki, a zauważyłam, że jedno z państwa, jednemu z Państwa udało się odblokować po prostu mikrofon. Więc jeżeli ta opcja jest dla Państwa aktywna, to też zachęcam do zadania pytania na głos panu Markowi. A poczekajcie, bo ja tutaj mam, mam tutaj takie bardzo ciekawe pytanie o te 2000 osób w projekcie. Jak je pytać? Czy, czy osoba to pytał pan Grzegorz, a pan Marek skomentował? Więc czy dalej jesteście zainteresowani tym pytaniem? Tak. Czy oprócz pana Grzegorza i pana Marka ktoś też jest zainteresowany? Ja też jestem ciekawa. Okej. Okay. Okay. Proszę państwa. Oczywiście, jak to zwykle bywa, trzeba odróżnić zasadę od sposobu jej wykonania sposobu wdrożenia w życie. Więc pierwsze, pierwsze fałszywe założenie. Jest takie, że pytamy w sensie, pytamy ustnie. Oczywiście nikt tego pytania nie zadaje dwóm tysiącom osób realizujących projekt, na przykład dzwoniąc do nich albo pisząc maila. To jest totalnie niepraktyczne i niemożliwe do zrobienia. Robi się to w taki sposób, że ustnie, Tworzy się rolę, nie stanowisko, ale rolę, która się nazywa task manager. Task manager, czyli po polsku kierownik zadania, po angielsku brzmi lepiej. Czyli to jest osoba, taki task manager to jest osoba odpowiedzialna. Nie, 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 so, so, yy, pytamy w trakcie realizacji. Nie, nie, panie Marku. Proszę pisać swoje pytania, ja będę odpowiadał yy, sukcesywnie. A na koniec jeszcze podpowiem, oprócz opcji płatnej, czyli, przepraszam, kup sobie książkę, to chyba będziemy mogli jeszcze podesłać do, do różnych innych materiałów, do mojego bloga, czy też do, do podcastu mojego. Są, są rozmowy, właśnie dłuższe na ten temat. Więc po pierwsze, nie ma dla wykonawców w projekcie nic się nie zmienia w stosunku do ich codziennej pracy. To znaczy, osoby realizujące zadanie w projekcie nie dostają żadnego narzędzia, nie przychodzą przez żadne szkolenia, dla nich, dla nich ta metoda w pracy w pewnym sensie nie istnieje. Tym najniższym poziomem, na który jest prowadzona interwencja, powiedziałem w zasadzie nie istnieje, bo nie jest to do końca prawda, ale, ale na nasze potrzeby to jest prawda. Jest poziom task managerów, czyli osób odpowiedzialnych za wykonanie danego zadania. Zwracam uwagę, że task manager, czyli kierownik zadania, to nie jest wykonawca. Co więcej, task managerem nie powinien być wykonawca. W ekstremalnych, rzadkich przypadkach może tak być, ale co do zasady, tak nie jest. I należy dążyć do tego, żeby tak nie było. I teraz. Kto to jest ten task manager? A więc ten task manager, w najlepszym, najlepszą praktyką jest to, żeby task managerem, czyli osobą odpowiedzialną za wykonanie wszystkich zadań należących do danego zespołu, był bezpośredni przełożony tego zespołu. Znowu zdarzają się różne wyjątki i tak dalej, ale co do zasady, zasada ogólna jest taka. I teraz, proszę Państwa, nie ma osobnych task managerów dla różnych zadań z różnych projektów. Czyli jeżeli mój zespół uczestniczy w realizacji 20 projektów, to task managerem wszystkich zadań ze wszystkich 20 projektów przysłowiowych, to brzmi to trochę ekstremalnie, ale to zależy od wielkości zespołu, jest jedna osoba. Zwykle co do zasady i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Dlaczego dwa, dwa pytania? Czyli po pierwsze, dlaczego to jest bezpośredni przełożony? Ano dlatego, że tego rodzaju struktura rozwiązuje problem pandy. Czy wiecie, na czym polega problem pandy w zarządzaniu projektami w środowisku wieloprojektowym? Kto się spotkał z problemem pandy? Nie? Nie spotkaliście się? Panda zasoby. Dokładnie. Czyli chodzi sobie kierownik projektu po, po nie wiem, po piętrach i do kierowników innych i do dyrektorów mówi Panie Dyrektorze, panda da zasoby do projektu. Tak? W firmie u kolegi to się zdarza? Albo u koleżanki. No właśnie. I teraz tak. I teraz słuchajcie. No to wyobraźcie sobie, że ten kierownik projektu wydarł, wyszarpał tego zasoba. Dostał na przykład, nie wiem, 10% czasu pana Wacława. Ale przełożonym pana Wacława jest pan Ryszard. O, właśnie, pan Ryszard. A kierownikiem projektu jest pani Ewa. No, i pani Ewa, i pan Ryszard w jednym czasie dają dwie, dwa zadania. A nie zapominajmy, że jest też pan Marcin z jeszcze innego projektu, który też dostał pana na 5%. Łącznie tylko te procenty się sumują do 200%, ale okej. Okay. Pytanie następujące: co ma zrobić ten człowiek? Nad czym on ma pracować? Bardzo dobre pytanie, a kto płaci? No i teraz pytanie. Oczywiście, że płaci kierownik bezpośredni. No więc ale on też nie może tak na bambus spuścić. No oczywiście, ale on nie może na bambus spuścić pozostałych, no bo będzie, że jest nie koleżeński, że się uchyla i tak dalej. W korporacji jaki, jaki jest najlepszy sposób, żeby nie dostawać zadań z projektu. Z projektu, tylko żeby robić swoje w korporacji u kolegi w firmie. Nie radzi sobie doskonale. Czyli raz, drugi, trzeci coś zawalić, powiedzieć, nie daj rady. I teraz pytanie jest następujące: Czy to jest system, który skłania części do robienia tego, co jest dobre dla całości? Nie. To dlaczego ludzie go stosują? E, wróć. Czy wszyscy wiedzą, że to jest patologia? Gdzieś tam intuicyjnie. On jest wygodny. Dla kogo nie jest wygodny? Panie Marcinie. No pewnie, że wiedzą. To dlaczego tak robią, mimo że wszyscy wiedzą, że to jest bez sensu? Dla pracownika jest wygodny. No ciekawe. Bo są przeciążeni, dlatego go stosują? Bo nie wiedzą, że można inaczej. Nie, im się chce. Tylko oni już nie wierzą, że można inaczej. Jak ktoś całe życie mieszka na wysypisku śmieci. To on nawet nie wie, że tam śmierdzi. On po prostu myśli, że tak musi być. Bo tak zawsze było. I wszędzie jest tak samo. Czyli tak musi być. Skoro tak jest, to tak musi być. On się nie ma czasu zastanawiać nad tym, bo nie ma czasu taczki załadować, Zławiel, Tak? Czyli, czyli to, co się robi, to odcina się tą patologiczną sytuację, polegającą na tym, że kierownik projektu ma całą odpowiedzialność, a nie ma żadnej sprawczości. Więc osobami odpowiedzialnymi, tak jest, powoli kończymy. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w projekcie i nie tylko są tak zwani task managerowie, czyli kierownicy zadań. Szukam tego, a nie w tą stronę przewijam. I taki task manager, tutaj macie taki przykład, dostaje codziennie aktualizowaną w sposób komputerowy. Z priory... Teraz będzie trudne słowo: z listę zadań, i on wie, że jechać z góry na dół, i nikt nie może tej kolejności zmienić. Nikt. On po prostu ma ludzi alokować najpierw do najbardziej czerwonego, estimated remaining duration szacowany czas pozostały do zakończenia zadania, nie projektu, nie łańcucha krytycznego tego zadania nad którym teraz pracujemy. I teraz to jest przykład rzeczywisty z firmy Żabka. więc nie wiem, może znacie firmę Żabka z otwierania sieci sklepów. Więc zobaczcie tutaj w kolumnie osoba odpowiedzialna są loginy jednoznacznie identyfikujące osoby odpowiedzialne, czyli na przykład staror, przewr i tak dalej to są konkretne osoby, ich po prostu loginy firmowe i to są na przykład zadania instalacja mebli zakończona. Czyli to co robi pan Staror, który jest przełożonym ludzi zajmujących się instalacją mebli w dowolny sposób zadaje pytanie chłopaki, ile jeszcze do zakończenia montażu mebli. Tylko mi nie ściemniajcie, nikt nie ustala priorytetów. 17 29 94 nikt nie ustala priorytetów. Priorytety ustalają się same na podstawie relatywnego zużycia buforów przez poszczególne ścieżki projektów. W, szcz w szczególności łańcuch krytyczny i ścieżki zasilające. Ale to, 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 to już wykracza poza zakres naszego webinarium dzisiejszego. To albo zapraszam na indywidualne konsultacje, albo na yy, ja też. Na swojego Linkedina, żeby tutaj pani Ewy nie, nie przeciążać, wrzucę, wrzucę informacje, które mogą wam się przydać. I teraz zobaczcie, macie też taką kolumnę, czas, który pozostaje do zakończenia zadania. I praca, że się tak wyrażę, fizyczne poinformowanie systemu polega na tym, że po rozmowie, zwróćcie uwagę, pan Staror nadzoruje ileś tam zadań, sześć. To jest oczywiście za dużo ale jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy zrobili półgodzinną analizę tego ekranu, co tu jest dobrze, a co źle, ale rozmawia z, z tymi ludźmi, z tamtymi ludźmi, z owam tymi ludźmi. Jak on jest ich przełożonym, to on powinien wiedzieć, co oni robią. To więc to nie jest dodatkowa robota, to jest skierowanie relacji przełożony-podwładny we właściwym kierunku. I po uzyskaniu tej informacji, po rozwiązaniu problemów, które on może rozwiązać, Pisze, nie wiem, trzy dni. Enter, dziękuję, do widzenia. Oczywiście to nie jest takie dziękuję, do widzenia, bo tak naprawdę to jest początek, ale w pewnym sensie to jest koniec tej aktualizacji statusu. Czyli wszyscy obawiają się w metodzie łańcucha krytycznego, że to trwa jakoś strasznie długo. Odpowiedź jest taka: to wcale nie trwa długo. To trwa krótko, produktywnie. I jest okazją do wyłapania problemów z dnia na dzień, dosłownie w chwili, kiedy one się pojawiają. Więc trafikiem, mi się to kojarzy z drag trafikiem, ale to chyba, to chyba nie o to chodzi. Więc nie wiem, Pani Ewo, chyba wyczerpałem QA tym jednym, ale bardzo trafnym pytaniem. To było to pytanie za 100 punktów. Także o. Bardzo dziękuję. Ja będę zachęcać nadal do kontaktowania się, czy też z nami, lub też z panem Markiem. Już podaję dokładnie tutaj na, na czacie dokładnie ten sam link. Wiem, że trochę być może są problemy ze skopiowaniem linka, ale tak jak powiedziałam, przynajmniej ankietę będziemy podsyłać na 100%, podeślemy prezentację i mamy też nadzieję przesłać Państwu wideo. Ja chciałam bardzo podziękować, Panie Marku, za to, że mogliśmy Pana gościć z tak ciekawym tematem. To ja dziękuję, ale, ale wiecie, no zawsze, bo ja Was nie widzę, więc to jest takie troszeczkę mówienie do, do samego siebie. Ja sobie tutaj panią Ewę mam sto, przez 100% czasu, więc, więc do pani mówię, ale gdybyście mogli dać jakiś krótki feedback, było okej okay, czy nie okej, okay, nie wiem, w skali od 1 do 10, albo, albo cokolwiek, żeby też organizatorom było przyjemnie albo przykro. Okay. Dokładnie też znajdziecie tu takie pytanie też w naszej ankiecie, więc ale teraz też, też dziękujemy za odpowiedzi i za łapki do góry. One są tutaj w tych dodatkowych opcjach, jak klikniecie more. Prosimy więcej. o więcej, będzie więcej. Więc nie wiem, panie Marku, czy, czy mogę zapowiedzieć już kolejne webinarium? Czy chciałby pan jeszcze coś Dziękuję, panie powiedzieć? prezesie. Tak, oczywiście. No, słuchajcie, ja w ogóle, w ogóle to jest tak, żeby nie uprawiając kryptoreklamy, bo, bo nie taka, nie po to tutaj jestem, żebym kryptoreklamę uprawiał, więc kryptoreklamę jawną powiem, że. Do powiedzenia. Jak, jak ktoś się długo czymś zajmuje, a ja tylko tak młodo wyglądam. Chociaż może teraz z tym fryzurą koronawirusową trochę gorzej, to się ma naprawdę dużo do powiedzenia, i bo człowiek, jak długo żyje, to dużo widzi. I tak, tak, to jest do poczytania. To nawet to jest po prostu początek tylko. Ja prowadzę we Wrocławiu studia podyplomowe zarządzania projektami. To, to jest. Zaraz ile to jest? 18 dni, więc yy, yy, gadania mamy. Yy, dajcie po prostu znać organizatorom, co potrzebujecie. Zadzwońcie, znaczy umówcie się ze mną na konsultację. Napiszcie do mnie na Linkedinie. Yy, w granicach zdrowego rozsądku ja bardzo chętnie dzielę się wiedzą. Po prostu bezkasztowo, no po, po to są te konsultacje. Czasami różne problemy daje się szybko rozwiązać. No. A Gdzieś tam jak będzie potrzeba na zasadzie wrzuć monetę, no to nie uchylam się od, od takich trudów życia codziennego. Także. A w każdym, w każdym momencie, jak, jak Kraków, Wrocław, Warszawa, Rzeszów mnie zaprosi, ja się zawsze zgadzam na, na takie wydarzenia i teraz to już nawet jeździć nie trzeba, więc ma to swoje plusy i minusy. Także. Ja wam, ja wam bardzo dziękuję za to, że, że wysłuchaliście. Też by mi zależało, żeby, żeby dostać. O, dziękuję Pani Anno, żeby, żeby dostać to nagranie i, i tak jak wspomniałem, jeżeli uznam, uznacie Państwo, że to się nadaje, żeby na tej podstawie jakiś artykuł albo serię artykułów napisać do, do strefy PMI, to ja bardzo chętnie. Nie wiem. Bardzo, bardzo dziękuję, ja panie gada. Marku. Na pewno pozostaniemy w kontakcie i, i na pewno będziemy się dzielić kolejnymi wiadomościami, informacjami też o wydarzeniach i zapraszać też na, na kolejne. Państwu też dziękuję za tak liczne uczestnictwo. Ale zanim się wyłączycie, mamy. Już na wizji kolejnego prelegenta, który zapowie webinarium, które się odbędzie już 14 maja. Panie Gabrielu, możemy kilka słów prosić? Tak, dobry wieczór, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. W razie, gdyby nie było serdeczna prośba o pomachanie. Dobra, słychać. To jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Krótka zapowiedź seminarium, które się dosłownie za dwa tygodnie będzie odbywało. Ja będę miał przyjemność opowiedzieć wirtualnie, ale jednak w Krakowie, troszeczkę o doświadczeniach z branży lotniczej. Ja jestem hobbystą, lotnikiem, ale przede wszystkim kierownikiem projektów i gdzieś tam na tym przecięciu dostrzegam rzeczy, które fajnie byłoby przenieść, fajnie byłoby zastosować. Spróbuję sięgnąć już. Drugi, trzeci raz do, do tej branży, popatrzeć na doświadczenia, które tam czasami krwią zostały podpisane i zobaczyć, co z tych doświadczeń można przenieść do branży naszej, projektowej. Jak dobrze zarządzać projektami, jak lepiej troszeczkę zarządzać. Porozmawiamy, Między innymi o takich rzeczach jak inteligentne nieposłuszeństwo względem sponsora projektu i względem wyższych szczebli zarządczych. Zobaczymy, kiedy kierownik projektu powinien użyć swojego hasła bezpieczeństwa, słowa unable, żeby uratować projekt i. Um, i, i, I firmę, i co się stanie, jeżeli tego słowa w odpowiednim momencie nie użyję. Przyjrzymy troszeczkę też takich rzeczywistych, smutnych co prawda, ale rzeczywistych przypadków, które nauczyły branżę lotniczą tych kwestii, które my próbujemy tutaj bezkrwawo przenieść do, do, do zarządzania. Także serdecznie zapraszam. Podejrzewam, że linki do zapisów będą za chwilę dosłownie otwarte. W tym momencie już właśnie przesłałam link. Okazań. Dziękuję Panie Gabrielu. W tym momencie przesłałam link do rejestracji. Wiem, że jest problem z czatem, ale już dzisiaj o dziewiątej Państwo dostaną maila. Powinni Państwo dostać maila, jeżeli są Państwo na naszej liście, a zakładam, że wszyscy Państwo są więc więcej informacji już dzisiaj wieczorem. Bardzo proszę też śledzić nasz profil na LinkedInie i na Facebooku. Tam też te informacje się pokażą. A jeszcze podpowiem, że pan Gabriel dla nas też nagrał film zapowiadający, więc oczekiwałabym dzisiejszej komunikacji. Dobrze. Pięknie dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Panie Marku, za wystąpienie. Panie Gabrielu, oczekujemy kolejnego i bardzo dziękuję za, za ten czas. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, proszę, piszcie na, na maila. Postaramy się odpowiedzieć. A punkty PDU będą zarejestrowane w najbliższych, myślę, dwóch tygodniach przez nas. Później, później troszkę trwa proces chyba akceptacji, jeśli dobrze pamiętam. Więc proszę uzbroić się w cierpliwość. No i dobrze, słyszymy się. Już. A za, ta za takie tak? hejrezie też PDU się dostaje? <noise> za za słuchanie taki głupot? <noise> ta <wodę głosy> czy podjęcie? trzeba. Czy... Czy trzeba, czy trzeba się publicznie wyrzec wszystkiego, co powiedziałem, żeby punkty dostać? Ja myślę, że cały kontent się wlicza na, wlicza na punkty. Także dzięki Panu, Panie Marku. Dobrze, słyszymy się już za dwa tygodnie. W międzyczasie jeszcze zachęcam też do śledzenia o, o tyle profilu, bo jeszcze będzie dodatkowe wydarzenie PM Cafe. Więc śledźcie, ono będzie już 6 maja, a seminarium 14 maja. Słyszymy się niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję również serdecznie i do zobaczenia.